kochani, jestem w Wiedniu pod swoim hostelem. Co prawda przyjechałam wczoraj, ale wiecie jak to po podróży, byłam zmulona i co najważniejsze, żeby uniknąć jetlaga, to lepiej przetrzymać do wieczora, jak się jest zmęczonym. Też tak zrobiłam, dzisiaj wstałam już tak, powiedzmy, jetlag, nie wiem, 3-4 na 10, nie jest źle. Więc misja pierwsza, kawa, a później, no właśnie co później, bo zanosi się na deszcz tak naprawdę. Niestety, no ale tutaj wiecie, zawsze się znajdzie coś w mieście do roboty. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego na domofonach ludzie mają nazwiska. U nas chyba już tego nie ma, czy było, czy w ogóle nie było. Ale tutaj pamiętam od zawsze. Wychodzę z hostelu, idę na przystanek, a przede mną wegański kebab, więc musiałam go spróbować. To była wersja z seitanem, z warzywami i z ryżem za 10 euro chyba. Muszę się przyznać, że jak przyjeżdżałam do Wiednia jako dziecko, to byłam wielką fanką kebabów. Pozdrawiam też Piotra Polo, który testuje kebaby. No a teraz jak widzicie, trochę zmieniam jego formę, tak, i zawartość w środku. No i dalej jestem tak naprawdę w tej samej okolicy, przy metrze, bo pod spodem jest biblioteka, a ja jestem w kawiarni Oben. Przy wejściu do metra oczywiście trzeba skasować bilet, tak? Ale tu jest taki system, że można tego nie zauważyć, przejść na dół i tak naprawdę później nie ma gdzie tego zrobić. Preferuję jednak te rozwiązania, które są na przykład w Tajlandii, czyli są bramki, trzeba skasować, dopiero wtedy wejdziesz, bo się otworzy. A tutaj, nie wiem, przeterminuje ci się bilet. Tak samo chyba w Polsce jest, chociaż można łatwo jakby przejść przez te bramki. No i zdarzało mi się tak, że nie wiem, o jeden dzień czy dwa już miałam nieważny bilet, no i wtedy akurat kanar przyszedł i sprawdził. Pałac Schönbrunn, czyli dawna letnia rezydencja Habsburgów, to taka ikona Wiednia. Tutaj mieszkał m.in. cesarz Franciszek Józef, cesarzowa Elżbieta, Maria Teresa i on został ukończony pod koniec 1700 roku. Później Wiedeń został oblężony przez Turków, no i pałac został odbudowany, przebudowany jakieś 45 lat później. I do tych części tutaj na zewnątrz wejście jest bezpłatne. W środku jednak, w pałacu, do odwiedzenia jest jakieś 45 komnat, ale tak naprawdę w środku jest ponad 1440 pomieszczeń, słuchajcie. I tutaj też zaczynał swoją karierę 6-letni Mozart, więc ja nie będę wchodzić do środka, ponieważ byłam tam już, nie pamiętam ile kosztują bilety w tym momencie, ale po parku można się przejść, do niektórych części też trzeba tam zapłacić, do jakiejś oranżerii i takich ładniejszych na zdjęcia, ale ja wam teraz pokażę, że też będą fajne widoki. Tiergarten, czyli zoo. Tutaj, kochani, nie idziemy. Niestety ja, jako nieświadome wtedy dziecko, tutaj byłam i mimo, że Wiedeń chwali się tym, że zwierzęta są trzymane w super warunkach, że urodziły się małe pandy jakiś czas temu, bo tak jest świetnie, no to nie, kochani, nie odwiedzajcie miejsc, gdzie trzyma się zwierzęta w niewoli. Chcecie je zobaczyć, to trudno, trzeba zaoszczędzić trochę pieniędzy i zobaczyć je w naturalnym środowisku, a nie w zamknięciu. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest koń czy słoń. Ktoś powie, konie są wykorzystywane od lat gdzieś tam na wsi do uprawy, do pomocy w robotach fizycznych. No nie, nie. Ja z tego nie będę korzystać i wam też jakby radzę, żebyście tego nie robili. W każdej codziennej pracy oraz w podróży, kiedy robię dużo zdjęć i filmów, niezbędnym dla mnie gadżetem jest dysk przenośny WD Passport o pojemności 2 terabajtów. Mimo, że on jest bardzo malutki, jak widzicie, taki poręczny, lekki, to jest wytrzymały i zmieści naprawdę wiele materiałów.
Pamięć w komputerze, na telefonie, na kartach SD jest ograniczona i bywa też zawodna, a ja osobiście korzystam z dysków WD już od wielu lat, mam ich kilka i mogę Wam je naprawdę polecić. Mają szyfrowanie danych, a do tego bardzo szybki transfer i odczyt, więc ja nie tylko kopiuję dane na dysk, ale także na nich pracuję swobodnie. Pamiętajcie o kopii swoich danych, ponieważ jak coś pójdzie nie tak, to stracicie wszystkie materiały gdzieś z podróży, z wakacji i później co? Na przykład ja bym dla Was nie zrobiła filmu. Więc jeżeli Wam też zależy na bezpiecznym przechowywaniu danych, sprawdźcie teraz link do zakupu WD Passport w sklepie Computronic w opisie tego filmu. Żeby wejść na taras Glorietty tam na samej górze, już trzeba zapłacić, ale widok chyba nie będzie lepszy od tego, który Wam teraz pokazałam. I do pałacu można bardzo łatwo dotrzeć linią U4 metra. Przystanek się nazywa Schönbrunn, chociaż przyznaję, że tam na początku jest jakiś remont, jest głośno i tak sobie. Więc jeżeli macie możliwość gdzieś tak naokoło objechać, żeby właśnie na górze wyjść od razu i zobaczyć ten widok, wow, po prostu kwiaty, parki i pałac, to było idealnie. No ale najłatwiej jednak metrem. Jakieś 2 tygodnie temu zniesiono w Tajlandii nakaz noszenia maseczek w miejscach otwartych, ale w tych zamkniętych w metrze, gdzieś tam w centrach handlowych i tak raczej trzeba nosić, chociaż czasami zwrócą uwagę, czasami nie. Myślałam, że w Europie już to nie obowiązuje, więc trochę się zdziwiłam, że tutaj w Wiedniu tak z 80% może ludzi nosi i też coś mówią tam w głośnikach, że proszę zakładać maskę w metrze, ale nikt tego jakby nie sprawdza, nie kontroluje, więc mam nadzieję, że nie dostanę żadnego mandatu. Ciekawa jestem, jak to będzie w Polsce, bo chyba już w ogóle nigdzie nie trzeba. Mam do wyboru teraz Starbucksa albo taką lokalną wiedeńską kawiarnię. Niech stracę. Wow, naprawdę przepiękne wnętrze. Idę na górę na kawkę. Kawiarnia pana Gerstnera to naprawdę miejsce z duszą, więc cieszę się, że akurat tutaj trafiłam, bo spróbujecie tradycyjnych austriackich przysmaków. Ja co prawda miałam tylko kawę tuż przy barze, widać, że to jest dosyć popularne miejsce. Jesteśmy w dzielnicy pierwszej w Wiedniu, czyli tej najbardziej prestiżowej, reprezentacyjnej i mamy widok tuż na Operę Wiedeńską. Wysiadłam przy metrze Karlsplatz i stąd dojdziemy też do innych atrakcji. Oglądałam sobie właśnie kartki pocztowe i obok mnie był pan, który zwrócił mi uwagę, że nie idę zgodnie ze wskazówkami zegara jak on, tylko w drugą stronę. Ja się nie nadaję już do mieszkania w Europie, żeby takie coś mi mówić, wiecie, coś tam po niemiecku zaczął gadać. W Tajlandii w buddyzmie to przynosi pecha, tak, ale tutaj po prostu jest no zwykłe czepialstwo, że tak powiem. Ach, ale co tam, skupmy się na pozytywnych rzeczach. Dobre bardzo rozwiązanie jest takie, że wszędzie, w wielu miejscach możecie sobie nalać wodę do butelek i pić normalnie jakby taką, o, za darmo. To jest dobre. W Polsce? Czy jest coś takiego w Polsce? Pewnie gdzieś jest. Austriackie tuk-tuki. Pogoda trochę się zepsuła, jest zimno i wieje. Za mną jest, kochani, Belweder. Idę na wystawę stałą, żeby zobaczyć bardzo sławne dzieło pana Gustawa Klimta, które jest chyba na wszystkich możliwych pamiątkach z Austrii, czyli... Thank you.
Zobaczycie tutaj wielu innych artystów jak Vincent van Gogh, Claude Monet i innych austriackich przede wszystkim. Bilet kosztował 17 euro do tej części górnej, można jeszcze kupić na dolną, jakąś kolejną, taką bardziej współczesną. Ale dla mnie to wystarczy, zobaczyłam co chciałam i lecę na kolejną atrakcję, bo słońce wychodzi, chociaż dalej wieje. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zobaczymy. Co prawda znam Wiedeń jak własną kieszeń, ale tutaj jeszcze nie byłam. Nie wiem, jak to się mogło stać. Idę do wieży, która się nazywa Donauturm. Widać ją chyba z każdej części miasta. Ma ponad 250 metrów wysokości, ale obserwatorium i restauracja znajduje się trochę niżej, chyba 155 i 170. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Pusz. Ile kosztuje na miejscu wejście? 17,50, a ja zapłaciłam chyba 16 przez neta. Znowu taniej online. No tak, punkty widokowe w Europie, moi drodzy. Kraty, kraty, żeby ktoś nie wypadł. Śmiać mi się chce. To jest podobne odczucie teraz, jak mieszkałam w Warszawie i dopiero po 5 latach wjechałam na Pałac Kultury. Zobaczyłam siatkę, no jakieś tam malutki kawałek miasta między oczkami siatki. Tak samo jest tutaj. Te zasady bezpieczeństwa w krajach zachodnich są tak wyśrubowane, że no fajnie tutaj wjechać, no, ani sobie zdjęcia nie zrobicie, ani no wiecie. W porównaniu do Tajlandii, gdzie w Bangkoku macie super rooftopy, tylko jest szklana szyba, za którą czasami się jeszcze można wychylić. No, nie ma porównania. Tyle wam powiem. Ja wiem, że to miał być vlog o Wiedniu, ale Tajlandia trochę zmienia w głowie, więc mówię wam, co jest lepsze, a co gorsze. Naprawdę nie doczytałam tego, że ta restauracja obraca się wokół własnej osi. Przyznam, że dziwne wrażenie dla błędnika, jak ktoś ma lęk wysokości, to też może to odczuwać, ale naprawdę fajne przeżycie. Chyba widzieliście z góry, ile tutaj jest zieleni. Zupełnie nie odczuwa się w Wiedniu, że jest się w 2-milionowym mieście. I w ogóle jakość życia tu jest dosyć dobra. Miasto wygrywa rankingi na numer 1 miejsce do życia na świecie. Później chyba są miasta z Kanady, tak mi się wydaje. No ale tutaj tak, pewnie zarobki w stosunku do kosztów życia, bezpieczeństwo, dobra opieka medyczna, transport, wszystko w miarę jakoś gra i ludziom żyje się w miarę dobrze. Tutaj mamy wystawę jakichś takich miniaturek, a słuchajcie, tutaj poznałam znajomych. Oh, sorry, but what is your name actually? Misha. Isha. And? Sedan. Sedan, yeah, you said it right. Okay, my name is Marta. Hi, Marta. Okay. Hi, Marta, how are you? Czas na nas. Yay! Obowiązkowym punktem w Wiedniu jest wielkie koło diabelskie, które ma prawie 65 metrów wysokości. Zostało zbudowane w 1897 roku i w tym czasie to był największy jakby ten diabelski młyn. Później, chyba przez 85 lat czy 65, później w Japonii był większy, ale do tego czasu był top. Ruszamy. Wow, we're going down. Wow.
jeszcze, ale może będzie słychać. Koleżanka mnie próbuje namówić na te ekstremalne tutaj atrakcje, ale to nie jest zupełnie dla mnie, dla mój żołądek, nie. Mi wystarczy to koło, ale ona się chyba na to zdecyduje. Zobaczymy. Przygotowania trwają. How was it? So scary. You know what? For a second I thought, if I was more thin, I could have went down. Kolejna atrakcja, roller coaster. Naprawdę szalona dziewczyna, a jej mąż z nią nie chodzi, bo to też nie jest dla niego. Więc tak sobie obserwujemy. Do swojego hostelu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten vlog z Wiednia i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, bye!